Koleżysz, witajcie! Tu znowu Ryfek. Witam w kolejnym Ajzaczku. Boże, nie grałem 2 dni, a się czuję, jakbym nie grał z 4. Naprawdę, to jest niesamowite, jak się człowiek do góry przyzwyczaja. Ale fajna postać dzisiaj, dobrze, Judasik, oczywiście, byleby nie umrzeć na pierwszym piętrze jak debil. Jakiś czempion tutaj, jak się trawi, to się będzie mi przykro. A już widzę czempiona tutaj. I czemu Celar? Celar to... Ostatnio stwierdziłem, że Celar jest trudniejszy od Burning Basement, jak dla mnie. Normalnie zazwyczaj narzekałem na Burning Basement, że o Jezu, jakie Burning Basement jest trudne. Uważałem to za najtrudniejsze piętro w ogóle w grze. Oczywiście zależnie od tego, gdzie jesteśmy w podejściu. Ten Burning Basement i Mauzoleum zawsze mi się wydawały turbo trudne. A ja nie wiem, czy to jest jakieś ułożenie pokoi takie? Czy co? Ale ten Celar mi się wydaje naprawdę jakiś trudniejszy ostatnio. Albo na tych po prostu modach, co gram, jest trudniej. Dobra, zanim walka z bossem, pójdziemy sobie do Treasure Roomu. Ja bym do sklepu jeszcze wszedł, może jakieś, nie wiem, za piątaka bym kupił Soul Hearta, coś w tym stylu, byłoby spoko. Znowu byśmy odpalili damage jak 3 odcinki temu, 450 damage'a piechotą. Nie chodzi, złamszotować mega szatana znowu byłoby przyjemnie, serio, wszedłem do każdego pokoju, tylko nie tam gdzie trzeba. Oszaleję zaraz, jeszcze czempion na czempionie, no ciężkie jest to piętro, powiem wam. O, super, zdrówko. No i nie ma Soul Hearta, ale jest kluczyk na przecenie, to kupię. Lecimy do Treasure Roomu i lecimy na walkę z bossem. Jeszcze, Jezu, jakie duże piętro, co ty gadasz? Bez kitu. Dobra, no nic. Treasure Roomik, co w nim ciekawego, zaraz zobaczymy. Ale miałem przed chwilą, powiem wam, rozkminę, że ja totalnie nie pasuję do YouTube'a, w sensie oglądając go i oglądając popularne osoby, i wam stłumaczę zaraz dlaczego. Co? No se chyba kogoś tutaj. Co to było? Aha, niemiło. No co za głupota. To w ogóle dzisiaj dobry odcinek z plecaków też będzie, ty. Wczoraj nie nagrywałem, bo coś mi wypadło, ale miałem nagrany odcinek z plecaków już przedwczoraj. I przedwczoraj nagrałem też odcinek na dzisiaj. I nagrałem odcinek po 3 piwkach. Jezus, o Jezus, no. Myślałem, żeby wrzucać w ogóle ten odcinek. No ale wrzucę, beka chociaż troszkę. Będziecie mieli odcinek o 18, zabawny. Dobrze. Secret Room? Aha. No dobra. Lecimy na Baby Pluma. Trzeci odcinek z rzędu. Z Baby Plumem. Zgaduję, że mi napisze któryś widz. Aha. Unsub za olewanie najlepszego przedmiotu w grze. I chodzi mu o ten przedmiot z Baby Plama właśnie. No cóż, trzeci raz unsub od tego samego widza dostanę, niestety. Marbles? O, oczywiście, że glut z nosa, super item. A jak mam złoty kluczyk, to już na tym piętrze pójdę na alternatywne. Idziemy dalej, zobaczymy co będzie. Słuchaj, widzu kochany, czemu? Ja mam... Tak się czuję nieswojo czasami jak oglądam. Znaczy ja wiem, że to tutaj teraz generalizuję, ale mi się wydaje, że ja nie mogę słuchać warszawiaków. Jeszcze tłumaczę dlaczego. Podwójny kamień z X-em, tak w ogóle, tylko bombę mam jedną. No to jest stereotyp, nie? Że to się tak z Warszawy wzięło. Oczywiście ja nie wiem skąd są ci ludzie, ale tak po prostu ludzi z dużego miasta. Oglądam sobie przed chwilą na YouTube jakiś filmik, gości mówi o uzależnieniach, jak z nimi walczyć i tak dalej. O alkoholizmie głównie mówi. To nie ma żadnego znaczenia do tego, co on gada, nie? Bo on tylko gada jako taką historyjkę, że niepotrzebnie wydajemy pieniądze, jeździmy na Bali, na jakieś tam kursy szkoleniowe z własnego ciała i tak dalej, jeździmy na Sri Lankę. Ja mówię, se myślę w głowie, no jak no, nie jeździmy, kto jeździ normalny na Bali, bo ma problem z alkoholem w Polsce? Wiecie o co chodzi, no. Dla mnie to są takie absurdalne rzeczy po prostu i tak
coraz więcej takich rzeczy na YouTubie tykam. Ja nie wiem, czy my naprawdę już się staliśmy chyba jakimś takim zachodnim, bogatym krajem, bo co czegoś nie oglądam, to o nowych rzeczach słyszę po prostu jakieś. Ja najdalej byłem w Hajduszomoszno. Jadłem langosza w Węgrzech. To po prostu. O Jezus, aż się uśmiałem. Ale nie wiem, wiecie, o co chodzi. Nawet powiem wam, jak Książula słucham, to ja mówię, widać, że Książula jest z Warszawy. Bo on jak czasem mówi, nie wiem, czy jedliście czasami, jak wiecie, je kebaba i smak jakiś w kebabie wyczuł, nie? Jakiś taki kebab, buraty. Buraty i coś tam smak jeszcze. Co to jest burata? No ser, wiem, ale nigdy tego nie jadłem, już nie kupię tego w Żabce, ani w Biedronce chyba, chociaż może niedawno weszła. Ale nie wiem, takie smaki po prostu, wiecie, odległe, o których ja nie mam zielonego pojęcia. Devil Room se piętrę, bardzo fajnie. A ja bym poszedł jeszcze do tego sklepu i serio kupił Solharta jakiegoś, bo z tym zdrowiem jest średnio. Albo serio, oni kocham kanał naprawdę Krzyżula i Wojka, jak oglądam, jak oni jedzą, ale jak czasami oni porównują do jakiegoś żarcia, to ja nie mam zielonego pojęcia, o czym oni mówią, bo ja połowy tego jedzenia, co oni gadają, nigdy w życiu nawet nie próbowałem. Ani na wakacjach, ani tym bardziej w domu, nie? Oni jeszcze, no jak coś tam czasem w domu robicie sobie carpaccio z czymś tam i te takie włoskie smaki, to są dla mnie po prostu tereny niezbadane, nie? O Boże. Pasztet i po prostu kiełbasa, cebula, czosnek. O, to są smaki, jakie ja znam. No ale nie można mierzyć wszystkich swoją miarą. Ja wiem, że tutaj ja jestem po prostu trochę ignorantem, jeżeli chodzi o takie jedzenie. Aczkolwiek nadal wydaje mi się. O, Olsta Cap! O, drugi! Ten też super był. Ale chyba i tak bym wolał Olsta Capa jak technologii. Chociaż pociski penetrujące. W Ajzaku wszystko co penetrujące jest dobre. Już głupoty gadam się. Napiłem kawy z rana, nie jadłem nawet śniadania. Jestem jak na fazie normalnie. Zaraz znowu dostanę tutaj komentarz, że pozew mnie czeka, że polecam nie jedzenie śniadania, a to też głupota. Ale widzę ostatnio mniej takich komentarzy, no. Jakiś taki wysyp tak rok temu był, mi się wydaje. Teraz już trochę powrót do normalności mamy, mi się wydaje. Już rzecz bez kitu, tak sobie myślę, nie ma takich dziwnych komentarzy. Jak ktoś by się zastanawiał, o co chodzi, bo ja wiem, że nie wszyscy oglądają odcinki z Ajzaka. Wszystkie. Jakiś czas temu na odcinku z Ajzaka mówiłem, że nie jadam śniadań. I lepiej mi bez jedzenia śniadań, nie? Jakoś się czuję bardziej pobudzony i tak dalej, że po śniadaniu zamulałem. I polecam spróbować, nie? A co to jest za item? Bag of Jewels daje nam losowy Sin's Jewels przy użyciu. A to jest aktywny. A to byłoby super na Losta, bo on mógłby dostać ten jewel, co daje Olsta Capa. Ale dobra, tutaj wezmę sobie po prostu Solharta, bo mamy 100% szans na Devil Room. Jeszcze jednej bomby bym poszukał, bo tak to wygląda, jakby mógłby być Secret Room obok Boss Challenge Roomu, byłoby super. O czym mówiłem? No mówiłem na odcinku o tych właśnie śniadaniach, że omijam śniadania, że na studiach jak byłem, to omijałem śniadania i mi było lepiej. Jakoś nie zamulałem tak bardzo na uczelni. Polecam spróbować, jak ktoś zamula z rana, nie? TLDR, takie. Jak powiedziałem to na odcinku, któryś z widzów, i to nawet więcej niż jedna osoba, mi mówiła, że ja nie mogę szerzyć takiej złej propagandy, że to jest niezdrowe. I nie zdziwiłby się, jeżeli ja miałbym kanał gdzieś za granicą, na przykład w Stanach. Nie zdziwiliby się, gdyby za takie komentarze na odcinku ktoś by mnie pozwał. No to już odklejka, mi się wydaje. Troszkę potężna. Ale mówię, ostatnio mniej tego. Tak więc ja się bardzo cieszę. Dobra, lecimy sobie na odbicie lustrzane najpierw. Ja bym poszedł najpierw na odbicie lustrzane, bo... Kocham ten dźwięk w ogóle umierania Ajzaka, nie? Będzie ze mną do końca życia, na SMS-a sobie ustawię. Dźwięk umierania Ajzaka. Ale to już w ogóle, jak będę w mojej bluzie z Brimstone'em, link w opisie. Jak będę w bluzie z Brimstone'em, pójdę do Kauflanda
jeszcze przy starej babie nagle się odpali SMS. To już w ogóle się będzie dziwnie patrzyła. Jakiś dobry humor dzisiaj mam. Powiem wam, wstałem dzisiaj prawą nogą. Dobra, aż trzeba nagrywać odcinki za zapas, jak są takie dni. Bo ostatnie dwa dni takie były średnie. U mnie to jest sinusoida, ja nie mogę mieć tydzień dobrego humoru albo tydzień złego humoru. Ja muszę mieć jeden dzień fatalny, jeden dzień genialny. Wszystko? No tak, walka z bossem. Jaki bossik? O, dobrze, że Wormudzik, a nie ten skaczący dupą grubas. Nienawidzę go. Nie wiem dlaczego, ale jak widzę tego bossa grubasa, nie? Na tym piętrze, ten Lil Plum? Nie, on Lil Plum to ten czerwony. No wiecie, ten co skacze dupą. To mi się przypomina ostatnio, za każdym razem jak widzę tego bossa, nie wiem czy kojarzycie, z Mr. Dolly, super. O, tylko jeden black card, ale syf. Już mam maksymalne tirsy, ale koks. Dobra, idziemy na walkę z bossem i na Devil Roomik, zobaczymy co się trafi. A może na matkę bym poszedł? Dawno nie szedłem na Mother. A dawaj, idziemy na matkę. Dawno nie szedłem, może będzie spoko. Jak walczę z tym skaczącym dupą grubasem, to kojarzy mi się z filmu Fight Club ten gruby z obwisłymi cycami, co go spotkał na tych na tych uzależnieniach jakichś tych i potem go wziął do Fight Clubu. On był fajny, ja wiem, że to się w ogóle nie powinno mu kojarzyć z takim fatalnym i negatywnym bossem, bo ta postać akurat w filmie była bardzo spoko, ale tak jakoś mi się kojarzy wagowo. Dobra, lecimy na walkę z bossem. Ja chyba nie używałem na nim aktywnego, nie? Tak mi się wydaje. Ty, on jak zrzuca z siebie te przyklejone pociski glutowe, to otrzymuje z nich obrażenia dodatkowo. Panowie, czy się kiedyś to zmienili, że jak ktoś miał... Było blisko. Ty, nie za dużo tych tirsa pół, ja już mam max tirsy. A co tutaj? A co tu? Nowy magazyn Scooby-Doo. O Jezu, to mi się kojarzy od dziecka. Dobra, część przemiany w... kota. I lecimy dalej. Może kota kupię. Na mańsy. Kurde, nie mam bomby. A jest do kupienia bomba. Aha. No nie ma. Dobra, mamy jeszcze jedno piętro ogólnie, nie? Mogę przejść na mańsy po tym piętrze. Więc luźno. No, kurde, muszę mieć zwierzaka. Powiedziałem, że jak w tym kwartale tego roku nie kupię psa albo kota, to jestem lamus, nie? Bo już ile można. Ja jestem gotowy od dawien dawna, ale... No, mieszkam razem z narzeczoną i tak musimy podjąć tę decyzję wspólnie. Że tak powiem. Dobra, to ja porozwalam te wszystkie grzybki. Mamy fajny efekt. A może będzie Magic Mushroom? Ty, ja przez tym pociskiem chyba mogę drzwi rozwalać też. No chyba tak. No dobra, tutaj nic nie zmieni. O Jezu, przecież jeszcze Secret Room mogłem tak odpalić. Zapominam. Tutaj Secret Roomik. Nie ma. Nic się nie stało, bo i tak po tym piętrze sobie przejdziemy na mańsy, a może nawet będzie i lepiej, bo jest szansa, że tu będzie boss challenge room obok secret roomu, do którego się dostanę na eleganckości. O, tu trochę dalej trzeba stać, bo grzyby lubią wybuchać. Papieżaki. Tutaj secret roomik? Nie ma. Dobra, lecimy dalej. O, właśnie grzyby. O, ale to jest moja główna dieta. Vintage Story. Boże, jaka ta gra jest dobra, nie? Naprawdę, tak jak lubię Minecrafta, szukałem ostatnio gierki do pogrania ze znajomymi i wpadłem na to Vintage Story. Widziałem, że to kiedyś Graf nagrywał. Kupiłem im to i Jezu, zakochałem się. Naprawdę, jaka dobra jest ta gra. Jezu, nie za dużo tego zdrowia? No i gram sobie od wczoraj w to Vintage Story i Jezu, jak przyjemnie mi się w to gra, naprawdę. Od razu, jak ktoś się pyta, czy ja będę to nagrywał albo streamował, nie! To jest za dobra gra do grania, żebym ją streamował. Może jak ją poznam, no ale naprawdę, na pierwsze podejście muszę ją sobie pograć samemu, albo ze znajomymi, albo z widzami, a dopiero jakbym ją ogarnął bardziej, to może z niej bym jakieś streamy robił, bo też, że to ona się na odcinki za bardzo nie nadaje na to.
klepanie glinianych tych naczyń i tak dalej. Na razie max dotarłem na zrobienie kilofa. Kilofu? Miedzianego. I nie dalej, więc niedaleko. O, skrzynki czerwone. Solharcik się zwrócił. Super, to jest item. Black Doll. Ała! Przeciwnicy w tym momencie będą związani z innym losowym przeciwnikiem z pokoju i... O, widzicie, bijąc jednego, bijemy też obrażenia drugiemu. Mniejsze, bo mniejsze, ale no super to jest, naprawdę. Tak naprawdę to jest takie, nie wiem, trochę... Kilkukrotne tirsy, ale na jednych tirsach. Super to jest. Hyper is this, nic ciekawego. O, jakimś cudem... Co ty gadasz? Tyle miejsc na secret roomy, a dało secret room przy boss challenge roomie, ale genialnie. Placenta, oczywiście, że tak. Regen plus HP. Lecimy. Co ja bym teraz najbardziej chciał dostać? Blood of the Martyr. Ale byłby super itemkiem. On z walki z bossem się może dostać chyba, nie? Na tą postać. Mnożnik na obrażenia razy 1,5 byśmy mieli wtedy z aktywnego. No. O, chciałem zapierdzieć i aż mnie uderzył. Dobra. Lecimy dalej. A, i jakby ktoś słuchał o tym, że mówiłem o tym w Vintage Story i się znał bardziej, nie piszcie mi porad, ani nie piszcie mi jakichś tych, jakichś rzeczy, jak co łatwo zdobyć. Naprawdę, super dla mnie jest to, że ja kompletnie tej gry nie znam i odkrywam ją samemu, nie? I w ogóle nie korzystam z wiki. Tam w grze jest taki handbook i tam sobie jedynie wyszukuję. Boże, jak się przyjemnie tak gra, naprawdę, kompletnie nie wiedząc nic o gierce i tak po kolei sobie ogarniać to. To byłoby przejście na walkę z Mega Szatanem, którego nie będę raczej miał, chyba że pójdę do Sacrifice Roomów. Ale chyba pójdę do tych Sacrifice Roomów. Wezmę sobie Dreamcatchera, bo ja idę na piętra alternatywne, więc się przyda. Na dodatek to jest generator Solhartów tak naprawdę. Co piętro pół Solharta dostajemy w tym momencie. Elegancio. Dobra, pani, ciśniesz. A, jeszcze dałem się namówić na jedną grę i to jest ciekawe porównanie, bo o dziwo troszkę mają ze sobą wspólnego te dwie gry. Mimo że są kompletnie różne. O, nie ma super secret roomu w obu miejscach, już nie tracę czasu. Lecimy na bossa. Fallen, super, item z Devil Roomu. No to brimstone'ik, nie? Albo nożyk. Elegancio by było. Ja namówiłem widzów i znajomych na to Vintage Story. Widzowie mnie namówili na inną grę. Co mi się bardzo podoba w tym Vintage Story? No podoba mi się to... Ten realizm trochę tego survivalu zdecydowanie większy niż na przykład w Minecrafcie, nie? Dobra, lecimy. Uuu, jeszcze złoty koń, co ty gadasz? Ale super. Nie rozwalam ognisk, bo tak to bym musiał... postrzelać trochę w kamień, żeby go rozwalić, no tak. Było coś ciekawego do kupienia w sklepie? Chyba nie. Wydaje mi się, żebym zwrócił uwagę. Dobra, trudno, lecimy na kolejne piętro. Minesy. W tym Vintage Story trochę bardziej mi się podoba ten bardziej realny aspekt survivalu, niżeli w... O Jezu, przewinąłem, jaki item jest, zapomniałem. Soraweczka. Na kolejnym piętrze postaram się nie zapomnieć. No, bardziej realistyczne to jest, nie? Ja ogólnie lubię realizm w grach. Do tego, do Rimworlda grałem solo, potrafiłem sobie dodać bardziej realistyczne mody. Na przykład tam był ten jeden z popularniejszych Dark Hygiene, że nasi koloniści w Rimworld muszą po prostu chodzić do toalety. Mamy ogrzewanie wodą i mamy tam sprzątanie nieczystości po tych kolonistach. I w tego typu gierkach bardzo lubię ten aspekt. Natomiast myślałem, że lubię ten aspekt w każdej typu gierce. No niestety nie. Jaki shooter, jaka strzelanka ma duży aspekt realistyczny? Tak, dałem się namówić na zagranie w Escape from Tarkov. Kurde, powiem wam, nie wiem, czy ja w to będę grał. Nie wiem, czy w to będę grał. 2 czy 3 mecze zagraliśmy i... Oj, jest ciężko, oj, jest ciężko. Dodatkowe itemy z walki z bossem, super. Ja widziałem, jak moi widzowie w to grali, Starkowa.
I tak z zewnątrz wyglądało to trochę pod względem strzelania samego i grafiki jak Killzone. Ja grałem w Killzone'a 2 na PlayStation 2 z moim kumplem w podstawówce. To była jedna z tych niewielu gier, jaką on miał na PS2 i graliśmy w Killzone'a. Ale super item. I mi się mega podobał. Ja was na chwilę przeproszę, bo oprócz temu ja sam mam katar ZW. No i dobra, jestem. Lecimy na walkę z bossem. Super item w ogóle, fajnie, że trafiłem ten lepszy, gdy akurat nie użyłem Dreamcatchera. A potem kartę będę specjalnie tam przechodził? Bo to jest w ogóle ta karta specjalna. Nie mam nawet jak, jakbym miał latanie, to może. Dobra, walka z bossem i idziemy po drugą część noża, żebym nie zapomniał czasem. Nie wiem, czy wszystkie przyciski odpalałem, chyba jeszcze nie, mi się wydaje. Ale zobaczymy. Boże, sukubusik, jaki jest dobry na tego typu przeciwników segmentowych, masakra, jak on ich robi. Ten zapis niepotrzebny, bo mam max tilsy. Zasięg i zwiększona wielkość pocisków. Krampusik, jak nasz Lamp of Call, to jesteś... O Jezu, jakim ty jesteś dzikiem. No, ale dziku. Dobra, idziemy po drugą część noża i mówię, chyba jeszcze z jednym przycisk mam do kliknięcia. Wracając do tego Tarkowa. No zagrałem sobie i Jezus, no trochę za bardzo ten survival tam wszedł, jak dla mnie. Na dodatek, strasznie mnie denerwuje, że ja grałem ze znajomymi i znaleźliśmy się troszkę w ciasnym pomieszczeniu w tym Tarkowie i oni wszyscy byli bardzo blisko przeciwników. I ja nie wiedziałem, który z nich jest przeciwnikiem, a który jest znajomym, bo tam to jest tak zrobione, że no nie masz żadnych oznaczeń, nie? Kurde no. Dla mnie chyba już za dużo tam jest survival. Znaczy za dużo survival, za duży realizm. Bo... No to już jest realizm na tyle duży, że po prostu zabiera mi wręcz przyjemność z gry. Zamiast coś dodawać, tak jak w Vintage Story. Aczkolwiek jest, no, jedyną chyba tego typu strzelanką, jaką ja przynajmniej znam. Więc jak ktoś szuka naprawdę takiego realizmu mega potężnego w tego typu gierce, no to widzę, jak to się może podobać. Widzę, jak to się może podobać. Wydaje mi się, że ja musiałbym mieć po prostu zdecydowanie więcej czasu, żeby w coś takiego po prostu grać. Jak nawet widzowie wbili na ten, na voice chat, na Discordzie i zobaczyli, że gram w Tarkowa. I jak tam Ryfek, jak Tarkow? Ja mówię, no, wydaje mi się, że to jest gra dla kogoś, kto ma zdecydowanie za dużo czasu. Jak chcecie odkupić konto, to sprzedam, bo tam nie ma zwrotu w tej głupiej grze. O Jezus. Dobra, ty, bo ucieczka od walki z matką, to ja bym ją sobie chyba przewinął. Bo to nuda tutaj jest, tak więc widzę się z wami za chwilę, ZW. No jestem. Nawet dostałem dosyć sporo obrażeń. A to co ciekawe, nie od matki, tylko od gówna z muchą. I ta mucha mnie trochę pobiła. Dobra, całe pięterko, lecimy na mauzoleum. Trzeba oddać zdrowie. No to będzie mały kłopot z przejściem na mega szatana. Sacrifice Roomik jakby się trafił. Kurde, jakaś jeszcze większa generacja zdrowia by musiała być. Dobra, trudno. O, pan Remigiusz. Aha. To nawet... O kurde, tu jest... damage upa dostaje za każdy zły item z tego trinketa. Super. Zapomniałem w ogóle, co to stoi nisko. Dobra, nie przewijam, co dostaję. Ja się kawy napiję, wasze zdrowie. Aż prawie ją wyplułem, jak zobaczyłem, co tam jest. Jo dupia. O, dobrze, że zobaczyłem. Dobrze, że zobaczyłem. Znaczy nie to, żebym brał ten drugi item, bo jest fatalny, ale... No nie, no już... wejść na piętro wiedząc, że tutaj jest Hemolakria. I już od razu przyjemniej się chodzi po tym piętrze, co? Mnożnik razy dwa na obrażenia. Fajne tirsy mamy. Jakbym jeszcze jakiegoś tier delaya dostał, byłoby super. No niestety jest ich niewiele w grze. No tier delay tutaj by oddał kosmicznie. Ale tak naprawdę Hemolagria też jest genialna, bo na sukubusie to ona no sukubus bije obrażenia zależne od naszych. Więc jak ja mam teraz obrażenia x razy większe, no to sukubus też bije x razy więcej. Tylko ja tutaj mam troszkę przy duży
zasięg do rozwalania w taki sposób. Aha. Przeciwników. Dobre na duże pokoje, dobre na walki z bossem, ale na zwykłe pokoje jednak wolałbym ciut mniejszy zasięg na tej hemolakry. Ten zasięg na hemolakry to naprawdę nie trzeba mieć dużo, żeby on leciał ten pocisk przez całe piętro. Dobra, no tak naprawdę wszystko. Na tyle szybko to idzie, że kto wie, a może jeszcze na boss raz zdążę na kolejnym piętrze. Dwie minutki? No, syrenka. Niekoniecznie mała. Żarty a la mangi. Odpadaj. Tylko mi sukubusa nie zabieraj. No binki. Dobra, ryzyk fizyk. Może da tier delaya. Dało tier delaya! Speeddowna, health upa, shot speeddowna. Same dobre rzeczy dało. Super. To było chyba okej, nie? Szansa na wystrzelenie piercing daggera, który nie zadaje obrażeń, ale nakłada bleeda. Ryzyk fizyk. O jest, rzeczywiście. Czasami taki sztylecik. Dobra, kolejne piętro, trochę dzida. Tu co jest za item? Bomby albo PhD. No nie no, PhD jest lepsze. Zdecydowanie. Gehenna, tutaj kartę. O, tutaj chyba nie ma karty full. Bez kitu! Na Gehennie nie ma karty full. Może tu będzie teleport jakiś. Temperance. No, na pewno ciekawsze, lepsze. Znaczy, kurde, nie pamiętam, czy jest na tym piętrze karta full, czy nie ma. Mi się wydaje, że chyba nie ma, ale jak widzę, jak to piętro idzie, to i tak chyba nie zdążę na tę walkę z bossem. Sklepik, kompletnie bez sensu, nie mamy pieniędzy. Olewam to PhD. Ej, ale... A jak ja mam to rozwalić? Muszę stać przy tym, ale gówno. No i... ale czasu straciłem. Dobra, olewam PhD. Bo wiem, co było w treasure roomie. Lecimy od razu na walkę z bossem. Może zdążę. I pójdziemy jeszcze na boss rush. Dobra, walka z lepszą matką. Może trochę zająć niestety. Aż tak dużego damage'a nie mam, jakbym chciał. Czas zostawiam sobie cały czas. O Jezus. Nieważne, mam większy damage niż myślałem. Bierzemy to. Devil Roomik szybko. Co to są? To black karty z damage upem. Z tego co kojarzę. Bardzo fajne, ale wolałbym item, kurde. A tutaj? To jest dobre. Przy zabijaniu przeciwników dostajemy tier delaye. No ale musiałbym zawalczyć z całą falą. Trudno, dawaj. To jest na tyle dobry item, że serio. Gusty Blood jest super. Też jest chyba z moda, z tego co kojarzę, on nie jest normalnie w grze. Ale speed by się przydał. Przyzwyczajemy się do ciut większego speeda i tutaj uciekanie od przeciwników naprawdę nie jest ciekawe. 0,5! Ale to mocno zwiększa te tirsy. O Jezus! Oj, dobra, to był najlepszy wybór możliwy. To kosmicznie zwiększa damage. Teleport? O, niestety nie. Jakbym tutaj jeszcze dostał kartę full, to śmiesznie by było. PhD nie było aż tak mocne, ale no też fajnie byłoby zdobyć, nie? Soul Harcik ekstra, bo trochę dużo obrażeń otrzymałem. PhD by się przydało jako item generujący zdrowie. Możliwe, że gdzieś jest w rotacji. Jak się nazywa? Balls of Steel, coś w tym stylu. Nagrywa się to? Nagrywam, widzowie, w 29 minucie. Przypominam, jak chcecie, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. Bardzo wam dziękuję za wsparcie. Nadal myślę, co zrobić z tym atakiem na rekord świata. Tainted Lostem. Dużo ludzi chyba nie zrozumiało w ogóle, po co streamy miałbym robić, bo niektórzy mówili, że bez sensu jest robienie tych streamów, że jak, że to równie dobrze mógłbym odcinek codziennie wstawać i streamować nagrany odcinek? Trochę nie rozumiem. No ale wtedy tutaj jest miejsce na jakby manipulację wynikami, że tak powiem. Oczywiście no wiem, że większość z was by zakładała, że raczej bym grał uczciwie i nie oszukiwał, ale no jeżeli ktoś z zewnątrz jakby chciał potwierdzić, że zrobiłem jakiś tam rekord, jakikolwiek, z jakiejkolwiek gry, no to
rzeczywiście trzeba byłoby się zasad trzymać i musiałbym każde z podejść streamować, żeby była pewność, że no nie wywaliłem się między podejściami. I też ogarnąłem, że musiałbym na minimum z 1-2 komentarz na czacie odpisać. O Jezu, odpisać, powiedzieć coś, żeby było potwierdzenie, że w ogóle to live streamuję, jakbym nie wchodził w ogóle w konwersację z czatem, tylko prowadził to jak zwykły odcinek. Ale jaja! Przecież to sam Sukubus tu zabija! A to co robi? Daje damage upa, który spada przez 25 sekund. O, bardzo spoko. No i lecimy na kolejne piętro. Znaczy kolejne piętro. Jeszcze tutaj czeka nas walka. Ale jaja. Jak berety. Ale mam małe tirsy bez zabijania przeciwników. Ty, ja w pierwszej fazie walki z The Mother muszę zaczekać, aż ona przywoła te robaki i dopiero po zabiciu robaków będę mógł z nią walczyć, bo jak ona nie przywoła szybko robaków, to nie będę miał w ogóle tirsów na walkę z nią. Dobra, całe piętro, lecimy na korpsa, jeszcze zdążymy raczej na hasza. Ale mi się zaczepił odziąsło o aparat. O! Odczepił się, o Jezu. Nieprzyjemne. Lecimy na walkę z bossem. Tak samo też ktoś zaczął się zastanawiać, czy ja nie musiałbym nagrać z rzędu na przykład na streamie tych 45 podejść na rekord świata. I tak sobie myślę i chyba nie. No bo jak? Jakbym streamował każde podejście, byłoby widać, jaki mam win streak. I w sytuacji, gdybym przegrał, no nie miałbym jak tego oszukać. Więc mógłbym streamować co drugi dzień na przykład to podejście na rekord świata i co drugi dzień po prostu zaczynać streama jednym podejściem i kończyć na tym jednym podejściu streama i potem to wrzucić jako odcinek. No nie wiem, tak mi się wydaje, że te zasady byłyby spoko. Myślałem też troszkę na przykład na tym, żeby zrobić, wiecie, właśnie co drugi dzień podejście lostem na trzecim save'ie na przykład, bez modów i tak dalej, żeby to było wszystko legit. A co drugi dzień zwykłe podejście, tak jak teraz sobie gramy, że losuję podejście i tak dalej, nie? No nie wiem, myślę coś nad tym, bo fajnie jest mieć w grze i do nagrywania i tak naprawdę do grania jakiś cel. Teraz jak już wszystko w tym majzaku osiągnąłem, no mógłbym teoretycznie zrobić drugi save bez kopiowania jeszcze na 100%, ale czy to ma sens? Nie za bardzo jak dla mnie trochę nuda to byłoby. Już tak z punktu widzenia typowo youtubera i do nagrywania odcinków, dla mnie trochę to nuda byłaby, jednak no a takie rzeczywiście jakieś rekordy, speedruny, tego typu rzeczy wydają się być ciekawsze do oglądania, więc raczej w tę stronę bym szedł. Boże, jakie długie piętro i nudne i nic tu nie ma. A dziwna muza na tym korpsie, ta. Nie wiem, jaka jest normalnie muza na korpsie, ale ta muza tutaj jest taka przeciętna, bym powiedział. Dupy nie urywa. Co ja mógłbym teraz dostać? Sacrifice Roomik, kurde. Teraz jak zawsze mówię kurde, to chcę mówić kurde bele. Ale jak mówię kurde bele, to jest w ogóle jakieś danie śląskie. To jest, co się nazywa podobnie, jakieś kurde bele. Coś tam bele. Kubele? Nie wiem. I właśnie książulo je jadę. Ja mówię pierwszy raz o tym, że mówię, co to są? A kulebele! O, kulebele! Co to są kulebele w ogóle? Nie wiem, pierwsze słyszę. Tak mam z połową dań, jakie oni jedzą, oprócz kebabów i zapiekanek, bez kitu. Dobra, co tu jest? Fajne itemy! Bierzemy HP upa. Ja bym wziął i to. I to. Jeszcze mogłem Temperance użyć, żeby odpalić trochę więcej zdrowia. Dobra, trudno, korpsik. Dwójeczka, mam niecałe 5 minut na zabicie The Mother. Do zrobienia. Ty, a pokazuję, jakie są itemy, a zresztą po co, jak i tak będę widział, jakie są itemy. No chyba, że będę miał Curse of the Blind. Czy będzie pokazywało, jakie są itemy na walce z Hashem? Treasure Roomie, a jak tak, to z której? Z którego treasure mu pokażę? Z pierwszego czy z drugiego? No mówię, nie wiem. Pan Remigiusz, ty no, jak mi znowu dasz dwie troll bomby, to
Obrazimy się trochę. A skąd ja mam te sacrificial blady tutaj non stop? Nie wiem, coś... Z jakiegoś itemu to musi lecieć, tylko nie wiem jakiego. A, sacrificial blad z sacrificial daggera, no miałoby sens, było doczytać do końca. Pozdro, Rifek. Dobra. 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 To, ciekawostka mi się przypomniała ostatnio. Jak przed chwilą wam mówiłem o tym zostawieniu łapki w górę. Sprawdzę sobie tam procent łapek w górę do łapek w dół. No bo ja nadal oczywiście widzę łapki w dół, jakbym chciał zobaczyć pod swoimi filmami. No i zazwyczaj na moim kanale to tak jest od 97% w górę, nie? 97, 98, niektóre nawet 99% łapek w górę mają filmiki. Ale tak sobie zobaczyłem ostatnio bardziej popularne filmy i ciekawą tendencję zobaczyłem, że im bardziej popularny film, tym więcej łapek w dół. I ktoś się szczególnie liczy na live'y. Dobra, lecimy? Lecimy, tak, i mówię, w pierwszej fazie czekam, aż ona pojawi te jaja, te larwy, żebym sobie zwiększył tirsy, bo to będzie masakra bez tych tirsów. Dawaj larwy, dawaj larwy, menelico, żulico. O, super. No i tyle mi chyba starczy. O, tyle tu już na pewno starczy. Lecimy na nią. I zacząłem się zastanawiać, skąd to, z czego to wynika. I wpadłem na pomysł, że jak mam zapis live'a i on się wyświetla ludziom, którzy śpią, oni nabijają na tym watch time, to zaczyna się polecać ludziom, którzy nigdy mojego kanału nie widzieli. Wchodzą na to i mówią: Boże, co za typ gada o jakichś swoich rzeczach, co mnie to interesuje, łapka w dół. I rzeczywiście, na zapisach live'ów takich turbo popularnych, co mają, wiecie, po 100 tysięcy wyświetleń, to jest już tylko 90% łapek w górę. Co mi się wydaje w ogóle dosyć mało raczej. Boże, ona już padła! Jezu, jak ja jestem silny! No to lecimy jeszcze na haszyka, oczywiście, że tak. Oj, znowu się aparat zawiesił. Ła! Ła, 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 szarpanko. Nie mogę go. Ale gówno. O, Boże, wyszarpał się, dobra. Ale coraz gorzej jest z nim. Bearfright, dostajemy Book of Belial, który działa bardzo podobnie jak Book of Virtues. Tylko teraz bym potrzebował kolejnego itemu aktywnego. Im więcej ładunków, tym więcej. O, ale super. O, ale gówno. Dobra, tutaj to aha, od razu, super. Nie biorę nic, no ani Magnetic Tearsów, ani tego, no, szanujmy się. Część przemiany w Conjoint, super. No, przemiana w Conjoint na takich pociskach byłaby ekstra. A wezmę, bo to śmieszne. Tymczasem atak na rekord świata na loście. o nie, ten item może sprawić coś złego. O, to byłaby różnica w podejściu, co? No i co? To powtarzam 3D chest. Chyba D chest, bo i tak nie mam jak tego, jak wejść do walki z Mega Szatanem. Więc tam dostanę więcej itemów. A będę przejdzie przez cały D chest? Raczej nie. Czy tu od razu i sklep dodatkowy? Nie no, odpalmy to już na D6, wydaje mi się, że zabawniej. 8 mam tych. 8 kluczy mam idealnie na 8 skrzynek. Nie mam co prawda aktywnego i troszkę będę miał mniejsze obrażenia. Mogłem nie brać Forget Me Now i wziąć Forget Me Now dopiero po walce z Haszem. Wtedy mógłbym użyć nadal aktywnego i mieć tutaj zwiększony damage. No ale i tak, no jak ja robię hity tutaj. Dajcie spokój. Jakbym miał w ogóle jeszcze pociski penetrujące, żebym zakładał dwa razy większy damage dzięki backstaberowi, to w ogóle już by ten hash leżał. Wstać tylko w aurze z Sukubusa jeszcze tylko, żeby haszyk tutaj przywołał paru. A, bo ja mam jeszcze te pociski glutowe i stringeta z itemu. O Jezu, jak to się jeszcze przykleja, to w ogóle to tłuczę. Muchy przywołaj. O, i super, i tu właśnie się zabiłeś, dzięki, dobranoc. Ale damage, ale damage. Boże, ostatnio, nie wiem co powiedzieć tak, na tej walce z bossem.
Więc powiem, co ostatnio robię sobie w wolnym czasie. Odkryłem, znaczy ja znałem tę stronę, ale nigdy jakoś na nią nie wchodziłem. A teraz codziennie przed snem sobie patrzę oferty. Strona pepper.pl. I tam są jakieś strona z jakimiś promocjami, nie, na odkurzacze, na gry komputerowe, na konsole, na olej w Lidlu, nie, na wszystko. I ja pamiętam, że ja odkryłem tę stronę, jak byłem jakoś na studiach. I ja wtedy miałem tak, że jak dostałem wypłatę, czytaj, z donate'u coś wpadło, lecimy na katedrę, tak jest. Cokolwiek wpadło z donate'ów, to wywalałem wszystko, nie? I lubiłem przeglądać Peppera, bo to była dla mnie taka stronka typu na co w tym miesiącu wywalę pieniądze, nie? I o, odkurzacz na promocji, nie miałem jeszcze, nie mam jeszcze odkurzacza bezprzewodowego, a se kupię odkurzacz bezprzewodowy, nie? Mimo że tam w tym mieszkaniu, co wynajmowaliśmy, był normalny odkurzacz. Coś tam, o, promocja na chemię do auta. Ja jeszcze wtedy samochodu nie miałem, ale kupię, bo już niedługo pewnie kupię samochód, nie? I mówię, takie miałem podejście do tego. A teraz przeglądam codziennie od, no nie wiem, z 2 tygodni, a jeszcze nie znalazłem jednej oferty, która by mnie zainteresowała. Jednej, nie? No to jest, ja nie wiem, już się chyba w starego dziada zmieniłem. Już teraz mamy cokolwiek do kupienia. Ola, to jest, o Jezu. Otworzył się sklep, który się nazywa chyba Action? W Skierniewicach? Nie wiem. To jest taki sklep ze wszystkim. Taki chiński, ale bardziej zachodni sklep chiński. No, jeżeli to wam tłumaczy cokolwiek, co to jest, nie? I tam jest wszystko. Taki sklep z badziewiem i takimi bajerami, nie? No i poszliśmy sobie tam ostatnio z Olą i ja tam przeszedłem i po prostu mówię, Jezu, jakie badziewie, tutaj nic bym nie kupił, nie? A Ola przychodzi i z regału na regał się zatrzymuje. Gdzie tak idziesz szybko? Gdzie tak idziesz? Tutaj jeszcze, zobacz to, a może to byśmy kupili, a może to, i ja zawsze, a po co ci to? I ona, wiecie, dobiera kolejną rzecz, a może to byśmy kupili, no przecież mamy już to. Nie umiesz się bawić. Ja już jestem po prostu taki dziad, co po prostu rzeczywiście we wszystkim widzi niepotrzebne rzeczy. Ale z drugiej strony, o, i to jest ciekawe, z drugiej strony dzięki temu ja dużo pieniędzy oszczędzam i mam pieniądze na takie rzeczy jak na przykład, nie wiem, tuningowanie mojego samochodu. Czy ludzie ze mnie śmieją, ile pieniędzy w to auto wydałem? No mnóstwo, rzeczywiście, czy się opłaca, czy nie? Moja sprawa, moje hobby, nie? Ale nie mogę podważać tego, że wydałem mnóstwo pieniędzy na stary samochód. Natomiast ostatnio gadaliśmy na Discordzie, ole, Epifora jest super, a tych itemów nawet nie biorę, tak bardzo ich nie szanuję. I powtarzanko. I co tu mamy? A to zabawne może być. To może być zabawne. No, tirsy jak jeszcze sobie zwiększę, będzie ciekawie. Odnośnie właśnie oszczędzania, nie? Wydaje mi się, że nie jestem osobą skąpą, tylko rzeczywiście potrafię oszczędzać i kupować rzeczy, które się przydają, a które nie. Gadamy na Discordzie z widzami i kurde, nie wiem, mam déjà vu, jakbym o tym mówił na jakimś odcinku, ale no i wyżej się będę powtarzał. Gadamy o kupowaniu jedzeniu na wynos. I ja zawsze myślałem, że ja mam dużo, no na odcinkach mam, mówię, że o, dzisiaj KFC, coś takiego, nie? Dużo widzów też mi mówi, że ja mam, z taką dietą to ty długo ryfek nie pożyjesz. Ja mówię, z jaką dietą, nie? Bo oni myślą, że ja codziennie jadam fast foody. Ale gadam z jednym z widzów i on mi mówi, że on to 2000 zł miesięcznie wydaje na żarcie na dowóz. Ja mam takie, ile? I sobie sprawdziłem. No bo wiecie, na aplikacji banku można sprawdzić, ile tam poszło na dane rzeczy. Sobie podliczyłem wszystko i tak. Mamy z Olą konto wspólne, więc to, co ja wam mówię kwoty, to są kwoty dla dwóch osób. Miesiąc temu tam wziąłem listopad, no bo grudzień taki wydaje mi się, że mniej jest miarodajny. Listopad sobie wziąłem. W listopadzie z Olą wydaliśmy na jedzenie na dowóz
I nie tylko na dowóz, ale no oczywiście też na jakieś drive'y w kewcu i tak dalej. Jedzenie poza domem 480 zł na dwie osoby. Gdzie mój widz wydaje 2000 zł miesięcznie, sam. Na dodatek, na jedzenie, nawet nie tylko na jedzenie, na zakupy w sklepach, na jedzenie plus chemia plus wszystko. To są, mam na myśli zakupy w Kauflandzie, bo to jest sklep, w którym robimy zakupy. Wydaliśmy chyba 1400 czy 1800. Tak czy siak poniżej 2000 wydaliśmy na całe zakupy spożywcze, chemia, jakieś żele, jakieś papiery toaletowe, jedzenie. I no mówię, jak oni mówili, Boże, jak wy, co wy jecie? Sam pasztet? A w aplikacji Kauflandu ja mam paragony. I wziąłem im paragony, po prostu pokazałem z tego miesiąca. I tam wiecie, jest kurde dobre żarcie, no bo tam jest wołowina, kurczak, łosoś jakiś. No kurde, dwa dni temu królika kupiłem. I ja naprawdę wydaje mi się, że jem dobrze, bo ja codziennie gotuję. Ja robię codziennie z dwa, czasem trzy posiłki, nie? No i rzeczywiście, jak jemy w fast foodzie, to jest żarcie takie dodatkowe. Oprócz tych posiłków, które już gotuję. Więc pod tym względem wydaje mi się, że jestem osobą oszczędną. I naprawdę dosyć dużo udaje nam się po prostu dzięki temu, jak jemy, z Zolą odkładać i wydawać na głupoty typu auto, a nie przewalać na żarcie na dowóz, tak jak niektórzy. Możecie wy napisać, ile wydajecie tak miesięcznie na żarcie, jestem ciekaw, bo mi się wydaje, że naprawdę my z Olą wydajemy mało, a się stołujemy jak królowie. Tylko że no to trzeba mieć czas, naprawdę. Ja mam po prostu dużo czasu, bo jestem youtuberem, ale drugie tyle siedzę codziennie w kuchni, naprawdę. Po godzinę dziennie minimum, a czasami nawet i ze trzy, nie? Żeby gotować takie żarcie. A wiem, że nie każdy sobie może po prostu na coś takiego pozwolić. No. Więc nie wyzywajcie mnie od grubasów, że ja mam tylko w kewcu, bo tak nie jest. Tak może wynikać z odcinków, bo tylko o tym wam mówię, a o tym, że jadam dobrze, mówię rzadziej. No. Ojku, dobra, lecimy na walkę z bossem i całe podejście. Bardzo przyjemne ogólnie, bardzo przyjemne, fajna obrażonka, podchodząca, jak już muszę obrażenia powyżej 50, to jest dobrze, nie? Ile? 90 coś, nie? 93 w aurze Sukubusa, więc całkiem nieźle. Może jeszcze będzie przejście na Void, kto wie? 25% szans, przejście na Void, super by było, jakbym poszedł. To jeszcze więcej bym wam uchylił, rąbka tajemnicy budżetu domowego. A jednak nie, a to na kolejnym odcinku, być może. Dobra, ja wam kochani bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, no i się widzimy w kolejnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa pa!